Cześć, witajcie serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj grzybobranie. Dzień z kamerą numer 4. Po 5 minutach mamy już tutaj parę prawdziwków, podgrzybków, jedną kanię. To jest tylko taki, tutaj takie miejsce w sumie, w którym dużo ludzi chodzi, szuka grzyby. Dlatego za chwilę pakujemy się w samochód i jedziemy dalej. I no, liczę, że dzisiaj koszyk będzie zapełniony tymi wszystkimi cudami natury. Zobaczcie, jakie piękne oko z prawdziweczka. No. Na brzegu lasu. Patrzcie, jakie piękne grzyby. Tutaj następne. Tutaj kolejny. Tu. Patrzcie tego, jaki piękny prawdziwek. Przecudowny. Do koszyka. Magia. No, tutaj trzeba będzie trochę poniuchać. Zobaczcie te piękne cuda. 6 sztuk w jednym miejscu. Zostawiłem 2, żeby... Bo był za mały, żeby go tam wydrapywać z tej ziemi. Niech rośnie. Może zraz się jeszcze na grzybki wybiorę. I może jeszcze coś się tutaj wyłowi. Zaczynamy odliczanie. Patrzcie, jakie okazy. 6-7 sztuk. Raz. 2. 3. Tutaj mamy 3 do koszyka z nimi. Patrzcie, tu są następne. Więcej jest. Tu masz cały rząd. To zbieraj sobie. Tu masz, opatrz. No przecież widzę. Tu u góry jeszcze. A tutaj gdzieś widziałam. Patrzcie, następny. No tutaj nie ma. To jest prawdziwy wysyp. Patrzcie, ile grzybów. Same piękne prawdziwki. Opłacało się troszeczkę pochodzić po tym lesie. To zakrywamy. Grzybnie. Tutaj następne. Tam następny masz. Tu masz. Weź sobie, bierz. Znalazłeś. Mamo, sobie weź, no przecież co. Ja ci potem dam jeszcze trochę tutaj. Masz, tutaj jeszcze. Patrzcie, ile tam jest. A, tam zbieraj sobie tam, kurwa. No. No, prawdziwki to jak, pieczarki rosną. Nie? O, patrzcie, następny. Co tu się... Co tu się dzieje? No. Koszyk. Koszyk, no, wygląda zajebiście. Tutaj mam następnego jeszcze, patrzcie. Ale szał. Prawdziwkowy szał. I to trzeba trochę liściami może tutaj poruszać. Mówimy. O, patrzcie, opłaca się w liściach ruszać. O, kolejny. Prawdziwa bomba. Prawdziwkowa. A już myślałem, że nie będę miał co wam dodawać. Czekacie na grzybobranie ze mną dzisiaj. Patrzcie tutaj, jak kobieta pracuje w grzybach. Jak drapie. Tutaj trzeba będzie jeszcze przyjść, zalukać zraz, ale jeszcze idziemy może tutaj do góry, bo tam mi się wydaje, że tam też coś może być. Dobra. Gdzie? O, patrzcie, kolejny prawdziwek. Kolejny prawdziwek. No i włączamy tutaj nawigację. Nawigację oczną. Patrzymy, czy coś tutaj może się jeszcze znajdzie. Teraz tutaj zajrzę od dołu. Ale tutaj mogą jeszcze być. Są! Kolejne prawdziwki. Bomba! Patrzcie. Jakie piękne.
tutaj mamy następnego cudaka. O, jaki tam rośnie. Orgazm grzybowy. I tam znowu, patrzcie, jakie prawdziwki. Ale łowy grzybowe. Patrzcie, jak się tutaj ukrył się pod konarem. Jaki piękny okaz. O Jezus. Zobaczcie. Piękne. Tam są z tyłu jeszcze. Gdzie? Tam, o. O, tu jest następny prawdziweczek. Patrzcie, na taki, mam nadzieję, że to nie... I tam widzę następnego. Co tu się wyprawia? Żebym tutaj nie spadł na łeb. O Jezus. Patrzcie, jaki piękny prawdziwek. Tam jest następny na dole, no. Ale będzie go sięgnął. Sięgnę go zaraz. Boże. Widzisz, nie grzmieć tyle grzybów na raz. Weź sobie. Ale patrz. A tu jest szatan. I co? To wszystko? No to tutaj się już robi niebezpiecznie. Prawdziwek? Ale to nie jest ten. Teraz tutaj sprawdzę jeszcze na dole. No, tam jest też szatan. O, ale się człowiek zgrzeje zawsze. A to? A to jest jakiś trujący. Dobra. Tu jeszcze sprawdzimy, co tutaj się dzieje. O Jezus! No, uważam. No. Nie spodziewałem się w ogóle. Ale tu jeszcze jest grzybno. No to trzeba wszystko tam. Ja wyciągam to zaraz, przykrywam. I to trzeba. Trzeba będzie znowu tutaj wpaść. Dobra, trzymam się. Tutaj nic nie ma. No ale przed nami jeszcze, jak mówiłem wcześniej, dwa kawałki lasu. Takie miejsca. Bo teraz tutaj, żebym na łeb nie spadł. O Jezus. Starość nie radość. Taki człowiek już nie jest też elastyczny. Krótko przed 40. Niestety. Tu jeszcze lukniemy tak od dołu. Czy coś może będzie widać? Patrzcie, a tutaj już nic nie ma. Jakie przeżywanie było. A tu żeśmy już kopali, dobra. To już jest przekopane, przeorane. Idziemy dalej. Piękna grzybnia. Piękne owocniki, naprawdę. Naprawdę, nie spodziewałem się. Tu się... O Jezus! No... Powtarzam się. Patrzcie. Dobrze, my idziemy w inne miejsce. Patrzcie, jakie piękne okazy. Sorry za te oddechy tutaj głębokie, ale zmęczyłem się. Tutaj mamy jeszcze prawdziwka jednego. Takiego minionka. Dobra. Piękny prawdziwek trafia do kosza. Tu jest w sumie pierwszy na tym nowym miejscu. Patrzcie, jaki zdrowiutki. Tutaj zakrywam. Nie chcę tracić czasu na czyszczenie grzybów na miejscu. Potem. Patrzcie. I bum. Kolejny. O, ślimaku, won. Patrzcie, jaki piękny prawdziwek. Zakrywamy tutaj dziurkę. Coś się może tu trafi jeszcze. Takie są jakieś powyciągane.
trochę do słońca, jakby, nie wiem. Ciemno może mają. Może mają za ciemno. W sumie to dużo się nie nachodziliśmy jeszcze. No ale zbiory są już pokaźne. Tam jeszcze na górę. O, na drodze rośnie prawdziwek. Tutaj jeszcze się wbije na górę. Tu na górę się jeszcze wbije. Zobaczymy, czy coś tutaj może jeszcze będzie rosnąć. Tu jestem w sumie drugi raz w tym roku. O, są. Ale nie jadalne. No, fajnie. Nie. Ja bym widział, to by w koszyku był. Tutaj nic nie ma. Takie koło tutaj zakręcę. O, będziemy powoli schodzić z góry. No, zostały jeszcze dwa miejsca. Jedno miejsce na prawdziwki, tam gdzie jeszcze spojrzymy. I zostało jeszcze miejsce właśnie z kozimi brodami. Jak znajdę jakąś fajną, czy dwie nawet, to zabieram. Będzie dzisiaj panierowana i smażona kozia broda. Prawdziwki, zobaczcie, tutaj w kszurach. Nie wiem, czy to sarny, czy jakieś dzikie świnie orają, ale grzyby są. Trzeba jeszcze luknąć trochę. Pochowane wszystko. Wychodzić jeszcze. Mhm. No, tutaj mogą być. Tutaj mamy kozią brodę, ale nie biorę jej, bo jest malutka i szkoda jej brać. Bo i tak to się może rozwalić przy smażeniu albo gotowaniu. Tutaj sobie zaraz lukniemy w te krzaczki, czy coś jest. Może jakieś prawdziwki będą. O, jaki dziad stoi. A co to jest? To jest paterz dziad. Aż trzy na kupie. Nie, to są te niejadalne. Tutaj może w tych kszurach coś się uchowało. Ale prawdziwki. Noszę. Ja pierdolę, jakie prawdziwki. Jakie prawdziwki. O Boże, patrzcie. Wychodzi prawdziwa natura zielonego okna. Zobaczcie, jakie piękne grzyby. Wow. Coś pięknego. Tutaj następny. Dawaj tutaj do taty. Do koszyka. Przykrywamy grzybnie. No, takich okazów to ja w tym roku jeszcze nie miałem.
Trzeba dobrze tutaj się przyglądać, wiecie, bo one są pod tymi, częściowo pod tymi kszurami. Co to jest za nami? Patrz. No, chyba co to jest? To jest niejadalny. Nie? Nie. Ale widzę tam pięknego. O, jaki ładny. Już do niego idę. Fajny, niewyrośnięty taki jeszcze. Sam raz. Patrzcie. O, ale to tu się... Patrz, co się tutaj od... O, jakie piękne prawdziwki. Będziemy z tymi grzybami po krzakach chyba do domu jechać, iść. Patrzcie, jakie piękne prawdziwki. Oj, następny. Patrz tutaj. O, jakie piękne, no. Już idę zobaczyć. Idę. O, jaki tam rośnie. Ale wysyp. Tutaj w ogóle nikt nie chodzi. Patrzcie, jaki piękny, prawdziwy. Tutaj rosną tak sobie i nikt ich nie zbiera. O, jakie cudo natury. Koszyki musimy gdzieś schować. No, to go jeszcze widziałem go, ale go nie zebrałem. Aha, specjalnie. No, specjalnie zostawiłem. Nie. No, ale taki mały. Patrzcie, co się dzieje w koszykach. Szok. Tutaj trzeba mieć... No, tutaj mamy od diabły. Dwa. Tutaj zostawimy koszyki gdzieś z boku. Będziemy spacerować. O, jakie piękne cuda. Patrzcie, tu jest jeden. Zakrywamy. I tu jest kolejny. Piękny. Okazik. Jakie cuda, o jakie cuda. Też masz? A tam z tyłu, no. O Jezus. Jakie piękne. Pokaż go. Zobacz, jaki cud. No. A zobacz tutaj, jaki cud. Piękne, tu następny, zobacz. No. Tutaj on. O, a tutaj coś się dzieje. No. Zobacz, a tam to się dzieje, ja pierdzielę. Patrzcie. No przecież to jest... Patrzcie, to jest przecież chore. Się wysypało, patrz. Tutaj. Chore. No, zobacz. Problem jest w tym, że tylko można kilogram prawdziwków, nie wiem, czy zbierać, ale... Zostawię, tutaj zostawimy koszyki. I co będziemy robić? No pojedziemy po ten. Pójdziemy po samochód, albo ja może... Przyjdziemy z nimi, a gdzie? Będziemy po drodze szli z nimi? No jak? No dobra. 5000 euro. No a to co? Kary. Patrzcie, następny. Co? No bo tutaj z boku jest droga. Trzeba gdzieś tutaj miałem jednego, tutaj. No tam jest też, no. Tu jest też kolejne dwa. Miałem mówić, że jeden, ale są dwa. Zobacz. No jestem w szoku. Polacy w lesie. Polacy w niemieckim lesie. Patrzcie. Normalnie szok. Szok, szok, szok. A ja tutaj chodziłem w ostatnim filmiku. Trafiłem na dwa prawdziwki, ale dzisiaj to już jest naprawdę wysyp. Mogliśmy sobie dać w sumie, tego nie biorę, na spokój i tam nie łazić po tamtych kszurach. No ale tam widzieliście, tam były też fajne. No ale tutaj to już jest naprawdę prawdziwy wysyp.
A jakie emocje? Emocje jak na grzybobraniu. A gdzie jest ta moja kubka tych grzybów? Tutaj może jeszcze luknę. Mamo, przestań przeklinać. Ludzie kulturalnie słuchają. Bo wiesz, bo w Polsce to nikt nie przeklina. Nikt w Polsce nie przeklina, są wszyscy kulturalni, wiesz. Potem się hejt na nas wyleje. Że przeklinamy. O. Prawdziwki zbieram. Tutaj już wygląda na to, że nic nie ma. Ale my pójdziemy sobie dalej bokiem i na pewno tam będzie jeszcze masakra. Dobra, to wyłączę. Nieprawdziweczek. Wyciągniemy ładnie. Tutaj jeszcze może rzucę oknem, no zielonego okna rzucę oknem. Tak to wygląda. Z 10 kilo na pewno grzybów. No, to mi się podoba. Tutaj jeszcze tylko tak zajrzę i przy okazji już się z wami pożegnam. Życząc wam wszystkiego dobrego. Pozdrowienia. Wysyłam specjalne dzisiaj na Katowice. Trzymajcie się. Zdrówka. I spokoju. Wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się.